Cześć wszystkim, z tej strony Shadow, to jest szósty odcinek z Shadow's Factory. I ostatnio oglądałem sobie odcinek tam, ten, część drugą odcinka piątego, żeby sobie przypomnieć, co tam robiłem. I przypomniało mi się, że to zrobiłem taką fabrykę polową tych modułów prędkości. Jest ich tutaj naprawdę sporo. Też można. O. O, ja cię. Z 20% prędkości. O, fajnie. Się wybadała przy okazji paliwo rakietowe. Okej. Okay. Fabryka pakietów wojskowych, naukowych, wojskowych. Wojskowy pakiet naukowy. Znowu. Dobra, to będzie trzeba chyba to po prostu przekopiować tutaj. Co to się dzieje? Wieżyczki. No co za wredne robale. Tutaj im zrobiłem specjalnie powitalną, kurde, mur powitalną, wieżyczkowy mur, a one teraz przyszły tutaj. Chyba to nie, to chyba z tego gniazda, czy gdzieś indziej. Tutaj się tworzą takie duże hordy. Hordy. I tak. Tutaj jest niezły makaron z tego, naprawdę. Można by blueprint z tego może stworzyć. No dobra, tam. A makaron, no. Ten makaron jest naprawdę makaronowy. Gdzie ten makaron się kończy, a gdzie on się zaczyna, to ja naprawdę nie wiem. No, mniejsza z tym. Kurde. No i tutaj mamy mały problem, bo tutaj ta amunicja jedzie. A ta amunicja, no to jest potrzebna do tego produkcji, no ale... No ale jest, ale będzie z innej fabryki. No. To cięcie było dlatego, że kinąłem. Dobra, nie, ta fabryka nie musi być taka duża. Sobie ściągnąłem na telefon aplikację, żeby obliczyć, ile potrzebuje tych fabryk, żeby zrobić tyle samo pakietów, ile robię w tej tamtej, i wyliczyło mi, że 5, ale zrobimy 6, więc to ja cię. No dobra, zrobię cięcie i to usunę ten schemat, to po prostu szybciej będzie. No dobra, i sorry, że w ogóle w tej części, w tej drugiej części odcinka piątego takie pierdoły są, ale to są takie pierdoły, co są pierdołami po prostu, które trzeba robić w Factorio. No i super. Co się dzieje? Jesteśmy właśnie świadkami wyrzynania hordy i tego, że już zaczynają się robić naprawdę duże robale. Tam, te niebieskie, widzicie, te trupy to są niebieskie, to są takie już trzecie z kolejki, z kolei, jeżeli chodzi o wielkość. A są jeszcze jedne, są zielone i one są takie gigantyczne, jak normalnie chyba te dwie wieżyczki. No i tutaj też widzę, przychodzą. Nie podoba mi się to. No dobra. 6 zrobimy, żeby było więcej. Tak, mieć wojskowy pakiet. O. No i dobra, no i trzeba tutaj taśmę ciągi zrobić. Co te pakiety potrzebują? Dwa murki, no to czyli murki będą jechały jako podwójnie. I mi zabrakło tych taśmociągów czerwonych, więc sobie po nie pójdę.
No dobra. Jestem z czerwonymi taśmociągami. Jak chyba powiedziałem, żółte taśmociągi. Może powiedziałem żółte taśmociągi? Nie wiem. Granaty. Granaty to można by stąd sobie zabrać. Dlaczego by nie? Trzeba je to jakoś jeszcze przeciągnąć. Mam nadzieję, że mi tu... no to miejsca starczy. Na luzie tutaj miejsca nam starczy. Tylko, że będziemy mieli jeden mały problem, bo... amunicję tam czerwoną będziemy robić przecież na dole. Tu gdzieś chyba się powinna zmieścić. O, to nie jest jakaś super mała to fabryka tej amunicji tutaj. Ale raczej się zmieści. No a murki to my sobie już weźmiemy z góry. I tu jeszcze te podajniki trzeba wstawić. Różne. Chciałbym się jeszcze do prądu podłączyć. No dobra, już pakują tam granaty. Których tam jest naprawdę sporo. No i murki. Murki, murki, murki stąd. Tu będzie trzeba przetransportować. Więc łatwym to zadaniem raczej nie będzie. To może gdzieś tędy? No dobra, zrobię to już poza odcinkiem. W tym czasie cięcia teraz. No dobra, murki już dojechały. I zrobiłem tam taką, jakby... no, takie co będzie murki na dwa pasy jechać. No i tak, murki tu jadą, jest ich tu już naprawdę sporo. I jeszcze tą amunicję będzie trzeba tam wstawić. Która będzie chyba małym problemem dla nas. I jeszcze przy okazji musiałem odwiedzić śmieciową skrzynkę. A, no niech sobie jedzie. I tutaj będzie taki pasek jechał. No i tak. Amunicja potrzebuje aż trzech różnych materiałów. O jej, co tu się stało? Że tak tego brakuje. Co tyle tego zużywa? Aha, bo ja też ciągi zabrałem. No właśnie, w tym jest duży problem. Gdy się tak dzieje. No dobra, poczekam aż co się zrobi i wrócę do was za chwilkę. O, przyszła horda. No, widzicie te niebieskie. One mają jeszcze dalszy, większy zasięg klucia. Idzie większa horda. Nie podoba mi się wielkość tej hordy. Trochę im pomogę. No szybko! Szybko to zleciało. Może dlatego, że było więcej tych mniejszych. No ale no. Ta horda no, to taka trochę jest przykrzająca życie. Tutaj jeszcze jakieś kopalnie sobie dorobię. Tutaj gdzieś jeszcze jakieś się zmieszczą. To już będzie znowu taki cały zajęty. No kiedyś będzie trzeba pojechać tu pociągiem. A tutaj się robale zalęgają często. No i taki problem z nimi jest niestety. Ale to się tam zażegnać na spokojnie. Łatwiutko.
I tutaj trzeba indziej poprowadzić kabel. No dobra. I tak, stąd to się będzie jechać, stąd to się będzie jechać, a to się będzie rozdzielać. I jeszcze to się będzie tak robić. Super. I tutaj to się będzie robić tak. Tutaj też tak. O. No dobra. To z tej strony wyjście zrobimy to główne. I to musimy jakoś tutaj doprowadzić. Oczywiście oba pasy, a nie jeden. Co już będzie trochę trudniejszym zadaniem. No tutaj się obasiło, widzę. No dobra. No a żelaza to tu mamy sporo. Tylko tu gdzieś węgiel jechał w ogóle. Nie wiem, co to się dzieje z tym węglem. Kurde. Sorry, że nic nie mówiłem, ale myślałem. No i to będzie jechać sobie tak ładnie tutaj. Więcej żelaza będzie. No już znowu prawie całe żelazo kopiemy. Miedź też prawie całą kopiemy. O, widzę, że już się napełniło. To bardzo ładnie. Tutaj nam zaczyna tego brakować. O, widzę, że musimy trochę polepszyć produkcję tych. No i po to właśnie. No i po to właśnie mamy. No. Dwa razy więcej energii i prędkość większa. Nie, no dobra, pozabieram tam po jednym. No dobra, więcej silników jeszcze będzie nam potrzebnych na pewno. No i teraz to będzie działać pewnie jeszcze lepiej. O, kolejna horda przyszła! Biedne działko! O, ja cię kręcę, tam też trzeba by działka tutaj pobudować. Dobra, muszę iść tam do fabryki działek, bo nie mam ich przy sobie akurat. No. No dobra, tutaj już jest. Za chwilę będzie ta fabryka. Oczywiście nasz główny cel dzisiejszego odcinka. Jeszcze więcej wieżyczek jest, żeby ta horda tutaj była jeszcze szybciej rozwalana. Wieżyczki to widzę, nie mają co za fajnie. No, trzeba je ponaprawiać. Tutaj w ogóle jakieś murki są niszczone. Ciekawe, jak oni te murki dosięgają tutaj? No to wszystko ponaprawiać trzeba. O, ta wieżyczka została nieźle opluta.
No i dobra, wszystkie wieżyczki powinny być naprawione. O ja ci, to ściana wieżyczek jest dłuższa niż myślałem. Siłę hamowania pociągów tutaj badamy. Fajnie. No dobra, i właśnie musimy zrobić tutaj tą fabrykę. To w końcu mieliśmy zrobić już. Dawno. Żelazo. Żelazo to może gdzieś tędy pojedzie. Podziemnymi taśmociągami pojedzie. Stal. Czy stal może nie pojechać razem z żelazem? Nie, stal razem z miedzią musi pojechać. Nie, miedź. Dobra, miedź sama będzie jechać. To już ten żelazo można puścić. I tak. Miedź. Miedź musi gdzieś tu pojechać. Prędyś. Tędy może pojechać. O, takimi tutaj podziemnymi taśmociągami. Teraz tych taśmociągów braknie od takiego ich stawiania. Sobie je wezmę i mam nadzieję, że znowu nie odteguję tego. Nie. Kurde, co się nie mogę. Znowu jakaś horda przyszła? Wow. Często te hordy przychodzą. No, a jak będziemy mieli laserowe wieżyczki, to już co? To już będzie jakaś horda, to już. To już tak słabe będzie ta horda. Będą te laserowe wieżyczki pewnie je trowale rozwalać szybciej i fajniej i lepiej. A ja sobie tutaj wykorzystam taki fakt, że ja mogę przecież przez to puścić. Co tu się w ogóle dzieje? Ja tego nie rozumiem. Ale to akurat ja muszę puścić sobie tak bez żadnych tych. Dobra, zrobię to już poza odcinkiem. Tą fabrykę całą. I zobaczycie, jak będzie działać. Oj, tutaj nam jakieś robale przyszły, takie pojedyncze. I tutaj przy okazji coś przyszło i tak tą wieżyczkę biedną opluło. No. Coś dobra. No i wybadało się coś. Tutaj mamy lepsze baterie. Lepsze wiertnice można by wybadać. Coś jeszcze tutaj jest? Chyba nie. No dobra. Się bada. Ta fabryka już została prawie dokończona. No to już mogę wam... mogę ją dokończyć. I kurde, znowu mi taśmociągu zabrakło. No nie mogę po prostu. No i znowu będę musiał tą... kurde, biedne. Stal widzę, będę musiał też jeszcze ulepszyć. No cóż, no tak to wygląda. No i zaczynamy ten odpychanie, kurde, tego też pociąga. Już mi się to nie podoba. I tutaj ostatni, ten dopiąć jedzie mieć. Trzeba jeszcze tam dojść. Bum. I sobie dojedzie. Co już tutaj zabiera? Miedź zaraz dojedzie. Bardzo ładnie. O, bardzo ładnie miedź sobie dojechała. To już coś się robi. Ja sobie zobaczę na tą aplikację, ile tego potrzebuję. 1,5. Półtorej. Półtorej potrzebuję, no niech będzie. 1,5, no. A do 6? No dobrze, sprawdzam zaraz sobie w tej swojej aplikacji. Kurde. Sprawdzam zaraz sobie aplikację, ile do 6.
1,8. Jeden automat i 0,8 automata jest potrzebne, żeby zaspokoić 6 takich. No, my tam mamy więcej. Niech będzie. Jest, działa wreszcie. Można badać lasery. Badaj mi tu lasery. Będę zadowolony, jak mi zbierać lasery. Bardzo szybciutko. A jeszcze zrobi jedną tą fabryczkę. Akurat fajnie, idealnie zmieści. No, jeszcze jedna fabryczka. No i super. Działa wszystko ładnie nam. Oczywiście, jak zawsze nam silników brakuje. No to co się dzieje? Aha, no to... No takie rzeczy się zdarzają, że się podajnika nie wstawi. Jak tam idzie nasze badanie wieżyczek laserowych? Nie idzie. A ma iść badanie naszych wieżyczek laserowych. Uzbrojenie 3. Tarcza lepsza. O, czołg możemy wybadać. O, jak fajnie. To co dostaniemy? Okej. Czołg możemy wybadać. No to się bardzo cieszę, że będziemy mogli czołg wybadać. No i tak, jakieś tam obrażenia fizyczne wycisków można by jeszcze wywalać. Ojejku, to się będzie długo walać. To na koniec to zostawimy. Rakiety wywalać trzeba tak. I lepsze rakiety. Miotarz ognia? Nie, niepotrzebny. Może lepsze granaty jeszcze sobie wywalamy. No, można by. No, działka laserowe się badają. Ale fajnie. Działka laserowe. Chcemy zrobić automatyczną produkcję tych działek. I one potrzebują baterii. Baterii, tak. No. Gdzie my mamy baterie? Z czego się jej robi? Gdzie są te baterie? Tutaj są. Kwas siarkowy. Aha. Siarkę mamy tutaj. A tutaj będzie ta produkcja. Więc tą siarkę trzeba przetransportować tutaj. I to będzie kolejnym problemem. Mi się to nie podoba. Jakby tą siarkę tam przetransportować? Dobre pytanie. Tędy się uda. Jest! Dobra, co jeszcze jest nam potrzebne do kwasu? Woda. I żelazna płytka. Wodę mamy tutaj. To ją sobie przeprowadzimy podziemnymi rurkami. Podziemne rurki są bardzo długie. Podziemne rurki są bardzo długie. No. Są chyba najdłuższe z tych wszystkich podziemnych cośów. Bo mamy wodę. Jeszcze żelazna płytka. I miedziana też by się przydała. To można już w sumie to zrobić tak ładnie. No, z tymi żelaznymi płytkami to nie ma za kolorowo. Ale to się tam naprawi samo. A tu jest kurde siarka. Tą kurde siarkę można zażegnać tym. Ale mi się to nie podoba. Okej, może dziś jakoś inaczej to poprowadzić tędy. No, wreszcie, udało się jej. Dobra.
Ten tylko jeden taśmociąg. Tylko jeden taśmociąg. Tam jakoś doprowadzić. Aha. No tak tego nie zrobimy, bo tutaj mamy już jeden taśmociąg. Tędy przeprowadzony. A. Kurde mnie to. To tam można w sumie usunąć w osiarkę, to ja wrzucam już skrzynki śmieciowej. Czy ja jakoś ten taśmociąg tu przeprowadzę? Nie. Się zaczynają problemy faktoriowe. I te problemy faktoriowe są dosyć duże. Problemy faktoriowe zostały przeze mnie rozwiązane. Tak, i można to puścić tędy. Tylko że coś się tam znowu zepsuło. No, super. Ej, te problemy faktoriowe. O nie. I to jest taki makaron, że szok po prostu. Tutaj leci tak. Tu się zawija. To w ogóle jest złota. Wygląda po prostu wyśmienicie. Trzeba jeszcze zobaczyć, bo to tam się zepsuło coś, to trzeba zobaczyć, czy to będzie równe. A. Problemy niefaktoriowe. Tak, problemy z tym gniazdem tutaj są dosyć niefajne. No już tarcza druga się bada. Tarczę pierwszą wybadaliśmy. Iżyczki laserowe. No dobra. Myślę, że trzy te zakłady chemiczne nam wystarczą. Ja poczekam, aż się one wyprodukują. A w sumie to mogę pójść i tam te wieżyczki zamienić. Autkiem tam można by pojechać. Tylko gdzie my jest. Wsiadamy ja na pasku. Wsiadamy do autka i jedziemy. I trzeba wyhamować tutaj oczywiście. Żeby się w nic nie wwalić. Tutaj te wieżyczki ja podwoję w tym miejscu. O. Podwojone wieżyczki są bardzo ładne. Mi się bardzo podobają podwojone wieżyczki. Jak teraz to tutaj zrobić? To ja naprawdę nie wiem. Jakby to zrobić z tymi taśmociągami. Tutaj można by zrobić coś takiego. Ten słup to tam nie pasuje. O, niech tam mam teraz fajne wyjście. No i tak, te wieżyczki tutaj mam nadzieję raczej będą działać dobrze. Chociaż jest tutaj mało miejsca. Ale są dwie. Nie jedna, już dwie. To też nam tutaj poprawia to. No dobra, działa. Oczywiście nie jest to aż tak dobra jak... Co ty mi żeś zrobił z tą wieżyczką? Dlaczego ona jest taka rozwalona? Tu jeszcze dwie wieżyczki normalnie muszą być. Oj, ten słup tutaj też to i tak w ogóle. Pupy. No i ładnie wszystko jest, ale... No. I to przydałoby się jeszcze naprawić. To bardzo. Naprawione wszystko jest. Ładne ta tam w środku jest. No dobra. Gdzie to jest? Tutaj. Te dźwięki, co się wydobywają z tych są dziwne czasami. I tutaj chcemy to. Mamy trochę odcegować od siebie.
Oj się kurde, ten bubel tutaj pojawił, gdzieś tam zrobił. Tutaj to można by zrobić ze kilka tych podajników filtrujących, do których trzeba wstawić żelazne płytki. To na taśmą ciągu. No niezły makaron się tu kolejny zrobi, tak jeszcze. Już jak normalnie taki makaron tu będzie. Kurde. No dobra. Tylko trzeba to jeszcze to jakieś zrobić. Normalnie. No i kolejna produkcja rurek. No dobra. Chciałem coś w tym odcinku to co mi więcej zrobić. Niż jakieś takie pierdółki. Zatem tego odcinka już jest 30 minut. A ja chcę jeszcze wieżyczki laserowe zrobić. No kurde, taki długi ten odcinek będzie. No ale cóż. Działa. Jeszcze nie. Działa, dobra. No, no szybko to działa. Tylko, że tutaj kurde mi to tak nie zrobi się jak chcę. Jak ja mam tutaj teraz to puścić? No, dobre pytanie. Tak, kolejne problemy faktorowe. Tarcza druga się wypadała. Da, już tak będzie tutaj i tak. Gdzieś tutaj by trzeba to puścić. I w ogóle to wszystko trzeba gdzieś przesunąć. Może gdzieś tutaj. O, o, jakieś problemy się robią. Jakaś wieżyczka została zniszczona. No dobra. Tutaj to puścić. To się mam nadzieję, że uda to zrobić. Tak, uda się, no super. Tu oczywiście trzeba płytkę. O. No jest, działa wreszcie, super. No i tak. Bateria. Już zaraz wytłumaczę, po co to wszystko tu jest. I tutaj dobrze, że tych rurek dużo narobiłem, bo tak. Tutaj to się będzie to przetransportowywać, a zrobię sobie jeszcze tego więcej. Się będzie to podziemnymi przetransportowywać. No i to idealnie tak fajnie wyjdzie. A tutaj będą jechać płytki. I żeby to się tak podawało. Bardzo ładnie to będzie to działać i wyglądać. To nie musi ładnie wyglądać. Ale będzie. Te robią się dosyć wolno. Czy te moduły myślę, że mi wystarczą, żeby trochę szybciej to się robiło. Nie chcę, żeby się tak wolno robiło. I mamy skrzynię z bateriami, tak? No, tak gdzieś tyle. I co się tu dzieje? Tutaj horda przyszła, na wieżyczki niszczy. No nieładnie. Kurde. Kurde! Problem się robią! To bardzo duże. No, wieżyczki laserowe się przydadzą. I w ogóle stali już prawie w ogóle nie ma. No ale tu ja cię kręcę, co tu się dzieje? Czy te wieżyczki tu biedne nie wytrzymują? Takiej hordy. Te wieżyczki laserowe mają większy zasięg.
Tutaj jedna będzie stać. No, mają większy zasięg. To już fajnie. No te robalety nam bardzo to życie uprzykrzają. Kurde, automatyczna produkcja takich wieżyczek to będzie dobry bardzo pomysł. Gdzie tu bardziej uprzykrzają mi życie te robale? No tutaj no to nie rozwaliły chyba. Nie, to tutaj było. No. No to tutaj muszę wstawić tą wieżyczkę laserową. No i te plujce tutaj są takim dużym problemem. Właśnie tych wieżyczek laserowych będzie potrzebne multum. Ja już tą produkcję zrobię tutaj poza odcinkiem. Już nie musieli tego oglądać. Będzie pewnie nudne bardzo. Trzeba wybadać silniejsze strzelanie. Na pewno. W sumie to powiedzieć, że będzie się dobadać bardzo długo. No, te obrażenia od tych wieżyczek naprawdę będą nam potrzebne. Ja wracam do robienia fabryki wieżyczek. No dobra, mam nadzieję, że to nie będzie za dużo. I te wieżyczki się zaczynają powoli robić. Robią się bardzo wolno i w sumie dobrze. Bo zdążą mi tam naładować tego wszystkiego. Tutaj widzę, tych układów się narobiło tyle, że dosłownie mogę zrobić tak, tak. No i teraz to będzie dobrze działać. Ładnie. No. Tutaj widzę, wszystko jest. Ładnie nam git zrobione. Ja tutaj to badam, zaraz się obrażenia wybadają, a z tymi piecami to trochę słabiutko tu jest. Z tego co widzę. O i w ogóle. Tam te wieżyczki tak słabo działają, że niszczą się. Tutaj, mimo tego, że tu jest taka ściana, to tyle tych robali tu przychodzi, że one się niszczą po prostu. One niszczą te wieżyczki, te robale i to mi... Robale te wieżyczki niszczą i to mi się strasznie nie podoba. Tutaj jest za dużo tych pieców jest. Jak długo się produkuje ten piec? Minutę prawie. No nie jest to zadowalająco dla mnie tempo. Ale on, jego to można by tam gdzieś produkować. Gdzie my tu mamy te... O, nie, nie to, nie, nie to. Aha. Dobra, i gdzie są... Tutaj. Trochę tego tutaj pobrać. Cztery piece, myślę, że tam wystarczą. Sześć piecy. Osiem. Tutaj węgiel nie będzie nam potrzebny. No co będzie nam potrzebna, to skrzynka śmieciowa. No i o takiej hordzie mówię. Tu już wieżyczki, kilka ich jest. Taki niedobity jakiś przylasam. No nie, to było. I właśnie o tym mówię. I chyba tu roboty będą potrzebne, żeby to po prostu naprawiać w czasie, kiedy robale na to plują. Bo roboty mogą tak robić. Ale wlazłem zaś w to kupę. I z racji tego, że elektryczne piece są elektryczne, one po prostu paliwa nie potrzebują i dzięki temu można więcej puścić żelaza. No i nie wiem, czy one nie potrzebują więcej też wszystkiego innego. Nie wiem, czy im starczy tyle tych podajników. No, mam nadzieję, że starczy. A, działają. I są naprawdę szybkie. Starczy im tyle na pewno. O nie no.
Są dosyć szybkie. No jeszcze dwa se zrobię. Co tutaj sobie? Tak. Tutaj sobie dwa piece zmieszczę. Będzie ich tu naprawdę sporo. Mi się to podoba. No. I będą działać lepiej. Czy ja zrobiłem te 7 tych modułów? Czy ja już tam wsadziłem? Czy ja ich tam nie wsadzałem? Wsadziłem je tam. O, o jacie i tu. O, widzicie, wieżyczka działa. Takie laserowe są. Nogi. Fajnie. I właśnie, fabryka wieżyczek. Czy ta fabryka wieżyczek działa? Dobra, rozstawimy gdzieś te wieżyczki i po prostu już kończymy odcinek, bo on chyba będzie trwał 40 minut. Mam nadzieję, że nudny nie będzie. 20. Stali nam zabrakło, bo musiałem zrobić tą stal lepszą. No i dobra. Jak tam... stal nasza. No tak trochę słabiutko to idzie te piece. Ile tam? No takie same tempo wytwarzania. Słabiutko trochę. One mogą mieć ulepszenia, a one nie! To nie, za dużo będzie. Co musimy zrobić? Tutaj automaty. O ile muszę zrobić tych automatów? 5 chyba. Żeby to poszło dosyć szybciutko. I każdy jak wyprodukuje ze 2. Będzie dobrze. Ja to tam poukładam wszystko. No dobra. Mamy 10 tych modułów. Te piece to ja muszę trochę przyspieszyć. Zaraz nam prądu zacznie brakować. Nie zacznie. No ładnie działa, szybciutko, fajnie. Już naprawdę lepiej. Ale zrobię więcej. Sobie tych automatów. No, dobra, może być i tutaj. No dobra, zrobiłem sobie jeszcze więcej tych modułów. Teraz to będzie 2 razy więcej energii zużywać. I... no. Będzie 2 razy więcej energii zużywać. I będzie... 40% szybciej to robić. Więc spoko. Tutaj też ta... piecownia działa fajnie. Nie wiem, czy ja nie będę musiał po prostu tej stali całej przerobić na elektryczne piece. To się trochę nie podoba. To nie jest za dużo miejsca na te piece. Więc tak, to już koniec tego odcinka będzie. W tym odcinku myślę, że celem będzie... jeszcze wieżyczki postawić. Celem będzie na pewno zrobienie czołgu i przerobienie tej stali. Bo jest w ogóle nie działa. Niefajnie. I puszczenie pasa z czerwonymi... czerwonymi tymi... jak się tam nazywają? Z czerwonymi układami puszczenie pasa to będzie cel na następny odcinek, drugi jeszcze. No i żeby robić automatycznie te, albo też te, bo to jeszcze bym chciał robić. I tak, dzisiaj zrobiliśmy to, zrobiliśmy fabrykę tych wojskowych, zrobiliśmy fabrykę wieżyczek i baterii i przed chwilą polepszyliśmy trochę fabrykę stali.
No i tak. Ja byłem Shadow, to było Shadow's Factory. Cześć. To był odcinek 6. I pamiętajcie, żeby zostawić subika i łapkę w górę. Cześć.